Dawno laptopa na kanale nie było, co? Witajcie, z tej strony Bącki i jak powiedziałem na wstępie, w tym odcinku zajmiemy się laptopem i to laptopem już nie najnowszym, mimo że nie wygląda. Mam tu do czynienia z laptopem Dell Latitude E6220. Dobrze to wymawiam, nie? W każdym razie, skrócona historia jest taka, znajoma z pracy miała mi go przekazać już pół roku temu, ale gdzieś cały czas albo ona zapominała, albo to ja zapominałem jej przypomnieć, że ma pamiętać. W każdym razie, gdy sprzęt w końcu trafił w moje ręce, okazało się, że pomimo tego, że nie jest to sprzęt najnowszy, jakby nie patrzeć na pokładzie siedzi druga generacja Intela, a konkretnie jest to Intel i5-2520M. No i normalnie w takich warunkach myślałbym, że dostanę jakieś duże, opasłe, paskudne, plastikowe coś. Tymczasem widać po nim, że to była i jest klasa biznes. Niestety, z racji wieku, siedzącego w środku dysku HDD, laptop ten przestał spełniać swoje zadanie, zaczął zamulać. Znajoma kupiła sobie już nowszy sprzęt, a ten po prostu trafia do mnie na swoją emeryturę. No i cóż, myślę, że nie pozostaje mi nic innego, żeby sprawić, żeby to była dobra i godna emerytura. Okej, zanim jednak dobiorę się do niego, pokażę wam, jak on długo się uruchamia. Jeszcze z dyskiem HDD, jeszcze z Windowsem na pokładzie. Zresztą, żeby tego nie przeciągać, ja wam to teraz puszczę w 6-krotnym przyspieszeniu. No i w momencie, w którym dysk HDD przestał mielić, minęła minuta 23:48. No dobra, dobierzmy mu się do środka. Jak widzicie, do odkrycenia jest tylko jedna śrubka, ale zanim większość z was zwróci mi uwagę, to odłączymy może baterię. Tak jest bezpieczniej, dobra. Zajrzyjmy pod klapę i jak sami widzicie, jest całkiem schludnie i jest całkiem czysto jak na taki sprzęt. Będę chciał się zająć tym ramem, który tutaj jest, odkręcić chłodzenie całe i oczywiście wyczyścić, wymienić pastę termoprzewodzącą. No i wyciągnijmy dysk twardy. Blaszka out. No i tu właśnie widzicie, jak próbuję nieudolnie dostać się do tego dysku, wyciągnąć go. Myślę nawet, że trzeba będzie odkręcać całą budowę. I wiecie, co się okazało? Cyk. Właśnie to się okazało. To jest taka przejścióweczka do SATA. Ją się właśnie wkłada w port SATA dysku twardego i dopiero te styki idą do płyty głównej. Dobra, wymienimy ramy i zobaczmy, co my tu w ogóle mamy. 4 GB i 2 GB, z czego specyfikacja jednych i drugich kostek jest kompletnie różna i producent zresztą też. Dobra, sprawdźmy, co ja ciekawego mam w tej mojej magicznej skrzynce z jeszcze bardziej magicznym bajzlem w środku. A jak sami widzicie, troszkę mi zajęło dobranie odpowiednich kostek, takich, które byłyby jak najlepsze. No i te dwie zdają się mieć mniej więcej podobne parametry, jedynie opóźnienia się delikatnie różnią, ale dobra. Dobierzmy mu się już tak autentycznie do bebechów. Obudowa powoli puszcza pod naporem, ale jednak wciąż są tu śrubki, których trzeba się pozbyć. Także tutaj no, macie śrubowanie i jeszcze raz śrubowanie na tych ujęciach. Tu już obudowa puściła razem z chłodzeniem, żeby było zabawniej. Dobra, co do chłodzenia, nie jest najgorzej, nie jest też idealnie i widać, że trzeba jednak troszeczkę tutaj wyczyścić i zająć się tym. Pasta też nie jest w najgorszym stanie, no i wiadomo, że wymienić tak ją wymienię. To samo zresztą tyczy się pozostałości jej na procesorze. Dobra, pucowańsko poszło w ruch, staram się to maksymalnie jak najładniej wyczyścić. To samo zresztą tyczy się też chłodzenia samego w sobie, tak żeby to jak najlepiej się prezentowało. Moja ulubiona w aplikowaniu pasta termoprzewodząca leci już na procesor i ostrożnie zakładam również samo chłodzenie. Śrubkujemy naprzemiennie, jak producent przykazał, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się ładnie równo rozłożyło. Nowo dobrane pamięci RAM już zajmują swoje zaszczytne miejsce w slotach. I tutaj zabawna sytuacja, dysk, na którym zainstalowany zostanie system, będzie mniejszy niż nośnik instalacyjny dla systemu. Przynajmniej tak pierwotnie zakładałem. Ok, przejścióweczka do dysku, dysk do kieszeni. Teraz, gdy człowiek już wie, jak to zrobić, to jest to banalnie proste. Ok, wszystko co mogłem zrobić, zrobiłem, składam go do kupy.
Tu miał wpaść prześmieszny żart o dwóch internetach i ściągnięciu internetu na dyskietkę, ale okazało się, że nie będzie to w tej formie, że jest to bez sensu, a ta zainstalowana tam kostka jest najlepsza i ma nawet 5 GHz. Z kolei za całkiem zabawną uważam tą nazwę, tutaj producent śmiesznie przyznał, że po prostu jest to niemarkowy sprzęt. Ale dobra, odpalmy to wszystko, podłączam zasilanie. W ogóle zmieniła się po drodze koncepcja dysku instalacyjnego. Jako, że nie ma tutaj 3.0, to wykorzystam port external SATA, a nośnikiem instalacyjnym będzie dysk HDD. Bo dlaczego nie, skoro mogę. Co prawda nie jest to najpiękniejsza metoda wpinania tego, ten kabel po prostu ma dziwny kształt, ale odpalmy go. No i macie tutaj dwukrotne przyspieszenie. I właśnie, trzeba będzie w ogóle wejść w BIOS, bo z jakiegoś powodu, i tu przy okazji przepraszam za moją kamerę, ale zwariowała, ktoś ustawił SATA na RAIDa. Ja sobie to pozwolę przestawić na AHCI i wracamy już do butowania. Dobra, lecimy dalej, tym razem na trzykrotnym przyspieszeniu. Odpalamy z SATA. Dobra, instalator się już odpalił, mamy to. Odpalę ze szczura, żeby przejść przez cały ten proces. Nie będę was przez to ciągnął, puszczę wam to również w pięciokrotnym przyspieszeniu. I po prostu dojdźmy już do końca tego procesu. Dobra, sprawdźmy jak tym razem wygląda butowanie tego sprzętu, a wygląda to o wiele lepiej niż na samym początku. Tak, do pokazania się ekranu logowania minęło nieco ponad 38 sekund, co w porównaniu z czasem z początku tego odcinka jest naprawdę dużą poprawą, co zresztą nie powinno dziwić. A jak wygląda to w normalnym użytkowaniu? W normalnym użytkowaniu wygląda to tak, że laptop radzi sobie zaskakująco sprawnie. Wszystko działa płynnie, nawet animacje, które i tak pewnie poszłyby do wyłączenia. Przeglądarka uruchamia się szybko, YouTube wczytuje się w miarę szybko, ale strona sama w sobie jest ciężka, więc i tak podziwiam ten sprzęt. Gdybym chciał coś podpalać, pooglądać, to myślę, że taki sprzęt jeszcze spokojnie mógłby do tego celu posłużyć, jednakże ja mam na niego nieco inny pomysł. A pomysł na niego mam taki, że na nim będzie sobie siedział lekki Linux pozbawiony całkowicie środowiska graficznego. To zresztą na przybitkach sobie teraz możecie zobaczyć, jak po prostu używam go w trybie tekstowym. Będę po prostu trenował sobie na nim używanie systemu za pomocą konsoli. Mimo, że tak naprawdę te najpopularniejsze dystrybucje Linuxa już stają się coraz bardziej przyjazne użytkownikowi i coraz rzadziej dotyka się tam konsoli, przynajmniej jeżeli mówimy o takim standardowym użytkowniku. Dla mnie i pewnie dla wielu innych, którzy Linuxa używają, wciąż na konsoli można, o dziwo, wygodniej zrobić wiele rzeczy. Wciąż tej konsoli pewnie będą używać, jak nie z wygody, to chociażby w kwestii przyzwyczajenia. I dlatego właśnie chcę się nauczyć takiego właśnie korzystania całkowicie bez interfejsu graficznego. No więc ja dziękuję wam za to, że byliście ze mną, za dotrwanie do końca tego odcinka. Zapraszam was oczywiście na następne produkcje, które wrzucę na kanał. A na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.